Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. W tym odcinku porozmawiamy o protestach w Baszkirii. Protestach, które doprowadziły do tego, że na nagłówkach wielu gazet, wielu mediów pojawił się ewentualny rozpad Rosji. O tych właśnie protestach, o tym, czy one rzeczywiście są czymś, co może doprowadzić do jakichś większych ruchów wewnątrz Federacji Rosyjskiej, o tym, czy to jest separatyzm i o tym, czego możemy się spodziewać w Rosji, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. A będę o tym rozmawiał z Miłoszem Bartosiewiczem, analitykiem OSW. Cześć, dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Miłoszu, zacznijmy od faktografii. Co się wydarzyło w ostatnich dniach w Baszkirii? 17 stycznia na 4 lata kolonii karnej został skazany Fayyu Avsinov. To jest baszkirski działacz ekologiczny, narodowy, jeden z nieformalnych przywódców baszkirskiego ruchu narodowego. Ważna postać dla Baszkirów. Dosyć ważna, tak. To jest jeden z tych nielicznych działaczy baszkirskich, którzy nie wyemigrowali po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, którzy zostali w Rosji, którzy zostali w Baszkirii. Ten wyrok wzbudził kontrowersje, również dlatego, że był surowszy nawet od tego, który proponowała prokuratura. A za co go skazano? Skazano go oficjalnie za podżeganie do nienawiści etnicznej. Korzenie ma to w ubiegłorocznych protestach na tle ekologicznym, kiedy Avsinov przewodził protestowi przeciwko eksploatacji złota w Baszkirii i wygłosił przemówienie, które zostało zinterpretowane przez biegłych sądowych jako nienawistne, jako nawołujące do nienawiści wobec przybyszy, imigrantów zarobkowych z Azji Środkowej, z Kaukazu Północnego. To było właśnie główna treść tego zarzutów stawianych Avsinovowi. Co on takiego powiedział, że aż dostał tak surowy wyrok? Tak, to przemówienie było faktycznie w nacjonalistycznej manierze. Mówił o swojej baszkirskiej ziemi, o tym, że są na niej ludzie obcy, którzy później wrócą do siebie, a dla Baszkirów nie zostanie nic. Użył jednak określenia bardzo kontrowersyjnego, jak się okazało, określenia Karahałyk, które może być różnie interpretowane, ponieważ sam Avsinov zaznacza, że użył tego określenia w kontekście neutralnym, odnoszącym się historycznie do ludzi, którzy żyli pod panowaniem Złotej Ordy, ale również można interpretować to określenie, i tak właśnie zrobił biegły sądowy, jako czerń, jako jakaś czarna masa, a czarni to jest w Rosji bardzo pejoratywne określenie, którego używa się w negatywnym kontekście w stosunku do rasistowskim. Tak, do ludzi z Azji Środkowej, Azji Centralnej, z Kaukazu Północnego. I to posłużyło za pretekst do skazania Avsinova. Wyrok był faktycznie surowszy, bo 4 lata kolonii karnej, od tego, który postulowała prokuratura. Jednakże gubernator Baszkirii, Habirov, który zadenuncjował Avsinova, ponadto domagał się jeszcze rozpatrzenia sprawy w swoim donosie w kontekście ekstremizmu, dyskredytacji rosyjskich sił zbrojnych walczących na Ukrainie, ponieważ Habirov zawarł w swoim przemówieniu, mimo że zwykle po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę zwykle unikał wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie, był wstrzemięźliwy pod tym względem, zakwestionował też sens, czy raczej podkreślił brak sensu tej wojny dla Baszkirii, co gubernator Habirov próbował wykorzystać, jednakże tak się nie stało. Ostatecznie Avsinov został skazany tylko za rzekome podżeganie do nienawiści etnicznej. Ale skutek osiągnął, bo Avsinov do więzienia, do kolonii karnej rzeczywiście trafi, ale mówiłeś o tym jako o pretekście. Pretekście dlaczego? Jak rozumiem, działalność tego pana nie podobała się władzom Federacji Rosyjskiej. Po pierwsze, czy gubernator osiągnął swój cel? I tak, i nie. Myślę, że z punktu widzenia władz republikańskich, bo zapewne jeszcze o tym będziemy mówić, jest to sprawa przede wszystkim o wymiarze republikańskim, baszkirskim, nie ogólnorosyjskim. Z punktu widzenia władz republikańskich najlepszym wyjściem byłoby, według wielu ekspertów, skazanie Avsinova na wyrok w zawieszeniu, co z jednej strony nie wzbudziłoby takich kontrowersji, a z drugiej strony skutecznie odseparowałoby Avsinova od udziału w życiu politycznym republiki. Dlaczego Avsinov został skazany tak surowo? Wyjaśnienia są różne. Jedni upatrują się w tym personalnej zemsty ze strony gubernatora Habirova, ponieważ Avsinov w poprzednich latach był zaangażowany w organizację protestów, które w Baszkirii są dosyć liczne,
które w latach poprzedzających inwazję odbywały się regularnie, również po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę do nich dochodziło. Można się dopatrywać w tym wyroku próby przypodobania się Moskwie przez gubernatora Chabirowa w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich, które są zaplanowane na marzec. Gubernator Chabirow jest człowiekiem, mimo że jest baszkirem, jest człowiekiem z nadania Moskwy, wcześniej pełnił funkcję w administracji prezydenta Rosji, w obwodzie moskiewskim również. I robi naprawdę wiele, aby realizować tę politykę Kremla na miejscu. Jest na przykład aktywnym zwolennikiem wojny na Ukrainie. Zrobił wiele, żeby formować oddziały z baszkiri. Sformował co najmniej 5 batalionów i 1 pułk ochotniczy złożone z mieszkańców Baszkirii, więc również skazanie Ausynowa, które nie jest odosobnionym wypadkiem, ponieważ po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę rozpoczęły się szersze prześladowania działaczy, baszkirskich działaczy narodowych, a raczej ich rodzin, które zostały w Rosji, bo większość działaczy opuściła Rosję. To może być próba pewnego zdobycia punktów w Moskwie. A trzecią przyczyną dla skazania Ausynowa może być ingerencja ze strony Moskwy. Myślę, że jest to wariant najmniej prawdopodobny, jednakże pewne fakty mogą świadczyć na korzyść tej tezy. Mianowicie, ponieważ Ausynow zgodnie z planem miał być skazany 15 stycznia, wtedy miał zapaść wyrok, jednak w obliczu tłumów, które się zebrały pod sądem, zdecydowano się na przeniesienie ogłoszenia wyroku na 17 stycznia. Niektórzy spekulują, że w tym czasie doszło do nacisków ze strony Moskwy i to właśnie Moskwa wymusiła na władzach republiki, czy na aparacie sprawiedliwości republikańskim, ogłoszenie surowszego wyroku. Dzień przed skazaniem Ausynowa został on na przykład wpisany na listę ekstremistów i terrorystów. To by mogło świadczyć właśnie o pewnych naciskach ze strony Moskwy, jednak cały czas uważam, że to jest sprawa o znaczeniu przede wszystkim republikańskim. Czyli lokalnym po prostu w tym republikańskim, przypadku. Nie tyle lokalnym, co właśnie szczebla republikańskiego. A powiedz, jaka jest skala tych protestów? Czy rzeczywiście to są jakieś takie wielkie zgromadzenia, wielkie protesty, czy jednak ta skala jest mniejsza? Jeśli mówimy o Rosji w kontekście wojny, w kontekście dramatycznego wręcz ataku na swobody obywatelskie, między innymi właśnie na prawo do zgromadzeń, na panujący w społeczeństwie strach, to faktycznie są to duże demonstracje, które skupiły, myślę, że mogły maksymalnie skupić kilkanaście tysięcy osób, jednakże liczba najpewniej oscyluje wokół około 10 tysięcy uczestników tych protestów. To jest dużo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że protesty 17 stycznia, które później przerodziły się w walki z siłami porządkowymi, odbyły się w miejscowości Bajmak, w stolicy rejonu bajmakskiego. Bajmak ten jest zamieszkany przez kilka tysięcy osób, także był to faktycznie pokaźny tłum. Późniejsze protesty, bo doszło jeszcze następnego dnia do protestów w stolicy Baszkirii, Ufie, mieście ponadmilionowym, nie były już tak liczne. One przerodziły się w zasadzie w taką pokojową manifestację, spacer, jakieś pląsy wokół pomnika Sałwata Jułajewa. To jest bohater narodowy Baszkirii. Jego pomnik, ten pomnik, wokół którego zebrali się demonstranci, widnieje nawet w godle republiki. A z jakimi postulatami szli? Czy były to postulaty dotyczące samego Ausynowa, czy gdzieś tam może dotykające szerzej? Właśnie. To jest bardzo interesujące w kontekście twierdzeń, jakoby protesty w Baszkirii miały rozpocząć jakąś falę ruchów separatystycznych w Rosji. Wręcz przeciwnie. Organizatorzy czy koordynatorzy tych protestów, a nawet sami uczestnicy, wzajemnie upominali się, aby podczas manifestacji nie wznosić haseł separatystycznych, antyrządowych, żeby skupić się wyłącznie na sprawie skazanego Ausynowa. Upominali się również, żeby przynosić tylko flagi, oficjalne flagi Republiki Baszkirii, żeby właśnie nie wznosić żadnych kontrowersyjnych haseł, ponieważ to może tylko zaszkodzić skazanemu Ausynowowi. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że protesty w Baszkirii nie są
nie są przesłanką, nie są jakąś zapowiedzią ruchów separatystycznych, czy to w Baszkortostanie, czy w innych republikach. Mimo wszystko czynniki społeczne, ekonomiczne, etniczne, bo musimy pamiętać, że Baszkirzy w swojej republice są mniejszością. Rosjanie stanowią około 35% mieszkańców republiki, Baszkirowie około 30%, Tatarzy około 25%, więc jest to wieloetniczny region. Wszystkie te czynniki działają na niekorzyść ewentualnych tendencji separatystycznych. Ale które czy je widzisz jakkolwiek? Nie. Te tendencje są prezentowane przez pewną grupę najbardziej radykalnych działaczy baszkirskich na emigracji. Sam Ausynow takich haseł nie podnosił, ten ruch baszkirski raczej. On domagał się pewnej suwerenności, wzrostu autonomii, domagał się zwiększenia roli języka baszkirskiego, domagał się między innymi tego, żeby w republice Baszkirzy mogli być obsługiwani w urzędach w swoim języku, domagał się tego, co było postrzegane jako dosyć radykalny postulat. Domagał się nacjonalizacji koncernów wydobywczych działających w Baszkirii. Domagał się tego, aby stanowiska rządowe w republice obsadzać etnicznymi Baszkirami. Ten ruch narodowy, skupiony wokół organizacji Baszkort, zdelegalizowanej, uznanej za ekstremistyczną, on właśnie zajmował się kwestiami tego typu. Kładł również nacisk, dosyć silny nacisk na kwestie ekologiczne. Sprzeciwiał się eksploatowaniu surowców naturalnych, szczególnie przez firmy niezarejestrowane w Baszkirii. No właśnie, bo mówisz o tej ekologii i też ten protest, na którym Ausynow wypowiedział te słowa, za które został skazany, miał charakter protestu ekologicznego, tylko tutaj i myślę, że jak nasi słuchacze słyszą protest ekologiczny, to raczej mają pierwsze skojarzenie, to są jakieś rzeczy związane z globalnym ociepleniem i tego typu rzeczami. A tutaj chyba troszeczkę o co innego chodzi. Tak. Tak jak wspomniałem, ta działalność ekologiczna jest ważnym elementem działalności baszkirskiego ruchu narodowego. Oscyluje ona, czy polega przede wszystkim na protestach wobec nieprzemyślanej eksploatacji zasobów naturalnych republiki. To nie jest sprzeciw wobec eksploatacji tych zasobów per se. To jest raczej sprzeciw wobec, po pierwsze, naruszaniu norm środowiskowych, które uderzają w dobrostan mieszkańców rejonów, które sąsiadują ze złożami surowców naturalnych. Po drugie, to jest protest przeciwko eksploatowaniu zasobów przez firmy niezarejestrowane w Baszkirii, czyli firmy, które wyprowadzają zyski poza granice republiki. Po trzecie, to jest czasami również protest przeciwko naruszaniu obiektów dziedzictwa naturalnego, obiektów przyrodniczych, które są bardzo istotne z symbolicznego punktu widzenia. Dosyć głośnym przykładem były protesty w roku 2020, kiedy to właśnie pod kierownictwem Ausynowa protestowano przeciwko zamiarom, tym razem miejscowej firmy, przeciw zamiarom miejscowego koncernu sodowego, który zamierzał eksploatować wzgórze wapienne Kuształ, bardzo ważne z punktu widzenia tradycji, kultury baszkirskiej, postrzegane jako pewne miejsce, nawet bym powiedział święte, ale przede wszystkim ważne z symbolicznego punktu widzenia. I ten protest odniósł skutek. Musimy tu zaznaczyć, że protesty w Baszkirii często osiągały sukces, to znaczy udawało się z jednej strony przykuć uwagę władz federalnych, a z drugiej osiągnąć swoje cele. Tak było również w tym przypadku. Firma, to jest baszkirska kompania sodowa, została znacjonalizowana. Samo wzgórze wapienne Kuształ dostało status jakiegoś ważnego obszaru przyrodniczego i jako taki nie może być ona eksploatowana. I właśnie to jest jeden z przykładów skuteczności baszkirskiego ruchu protestu czy ruchu narodowego, gdzie postulaty ekologiczne w jakiś sposób wiążą się z postulatami narodowymi, kulturalnymi, ale nie są to, nie mają one cały czas charakteru separatystycznego. Raczej nie. Sprowadzają się do tego, żeby centrum nie wykorzystywało, nie nadużywało swojej władzy. Tak, nie tylko centrum, ale też władze republiki, ponieważ ten ruch baszkirski, on sprzeciwia się, mam wrażenie, w pierwszej kolejności władzom regionalnym, władzom lokalnym. Władze federalne są gdzieś na dalszym tle, co wybija argumenty z rąk przeciwnika.
A propos, władze republikańskie z gubernatorem Habirowem na czele bardzo aktywnie dążą teraz do tego, aby protesty w obronie Ausynowa powiązać z jakąś zagraniczną ingerencją. Sam gubernator, który w dzień po protestach udał się w podróż po Republice, gdzie spotkał się z mieszkańcami, był nawet planowany wiec jego poparcia, ale ostatecznie został odwołany, podkreślał, że działacze baszkirskiego ruchu narodowego tylko udają patriotów i ekologów, a w rzeczywistości dążą do secesji, do oderwania Baszkirii od Rosji. Poseł do Dumy Państwowej z Baszkirii wręcz posunął się do stwierdzenia, że protesty były inspirowane przez służby wywiadowcze Ukrainy i państw bałtyckich. Tak samo lokalne telewizje czy sieci botów uprawiały narrację, według której Ausynow i cały baszkirski ruch narodowy są tylko zabawką w rękach obcych, wrogich Rosji sił, które postulują oderwanie się od Rosji, że to są ekstremiści, to są ludzie, którzy szkalują ten wysiłek wojenny, który Baszkiria poniosła, bo musimy zaznaczyć, że Baszkiria jest w gronie regionów Rosji, które poniosły najwyższe straty wojenne. To jest około, według wyliczeń niezależnych dziennikarzy, ponad 1300 żołnierzy z Baszkirii. Oczywiście nie tylko etnicznych Baszkirów, ale również poległo na bitewnych polach Ukrainy. I to był jeden z punktów oskarżenia, ale nie oskarżenia sądowego, a kampanii, która została wszczęta już po skazaniu Ausynowa, niejako w odpowiedzi na protesty, które wybuchły w jego obronie. To już wiemy, że tematów separatystycznych stricte tam nie tam jeśli po były, nie to ma. Marginalne. Jeśli były, to marginalne. No a te tematy wojenne, bo mówisz, że one rzeczywiście gdzieś tam się pojawiły, ale na ile to jest coś istotnego, coś dużego? Czy możemy powiedzieć, że Baszkirzy są przeciwko wojnie, czy to będzie zbyt daleko idące? To będzie na pewno uproszczenie. Z jednej strony faktycznie Baszkiria poniosła duże straty wojenne. Mówimy o ponad 1300 zabitych. Baszkiria, która w roku 2024 odnotuje deficyt budżetowy w wielkości około 10 miliardów rubli, już rok temu wydawała na wsparcie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej 4 miliardy rubli, w tym roku to będzie 4,5 miliarda rubli, więc faktycznie te obciążenia są odczuwalne. Ale wydaje mi się, że protesty były przede wszystkim w obronie Ausynowa, w obronie człowieka, który był postrzegany i będzie pewnie jeszcze bardziej postrzegany jako pewien rzecznik interesów baszkirskiej ludności. Te tematy antywojenne nie pojawiały się, a przynajmniej nie pojawiały się często na demonstracji, więc myślę, że jeśli już, to zmęczenie wojną, niechęć do wojny jest tylko jednym z czynników, które doprowadziły do tych protestów. Z pewnością jakieś znużenie wojną, jakieś rozczarowanie istnieje, jednakże to jest tylko jeden z czynników, które składają się na szersze niezadowolenie z sytuacji w Republice. Myślę teraz od razu nad tytułem, który nadamy temu podcastowi i zadam to pytanie, które myślę, że może być tytułem. Państwo już wiedzą, my jeszcze będziemy się zastanawiać, ale zadam to pytanie Miłoszowi, żeby tak podsumować i żeby ono padło wprost. Czy te protesty w obronie Ausynowa, protesty w Baszkirii, to jest jakakolwiek oznaka ewentualnego przyszłego rozpadu Rosji? Nie, wydaje mi się, że to nie jest bynajmniej oznaka zbliżającego się rozpadu. Faktycznie, to jest oznaka pewnej nieadekwatnej polityki przede wszystkim władz regionalnych, władz, które składają się również z etnicznych Baszkirów. Sam gubernator jest etnicznym Baszkirem. Pewnej nieadekwatnej polityki, pewnego braku rozeznania, oczywiście również trudności, które w Republice są, które istnieją, między innymi związanych z językiem baszkirskim, do którego dostęp jest utrudniony już od kilku lat, ale to w całej Rosji. We wszystkich republikach narodowych języki narodowe nie są nauczane w szkołach jako języki obowiązkowe. Są to zajęcia dobrowolne. Jeśli chodzi o edukację na poziomie przedszkolnym w języku narodowym, to w Baszkirii sami rodzice muszą taką naukę zorganizować, zaopatrzyć dzieci w książki, które są trudno dostępne poza największymi miastami. Więc to również jest jeden z czynników. Ale nie, wydaje mi się, że protesty w Republice Baszkortostanu mają
przede wszystkim odcień regionalny. One nie świadczą o tendencjach separatystycznych, one świadczą o napięciach wewnątrz republiki, które nie są związane, przynajmniej nie bezpośrednio związane z polityką Moskwy. Sama Moskwa starała się i zrobiła to, starała się zdystansować od protestów w Baszkortostanie. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, zapytany o to, stwierdził, że w Baszkirii nie było żadnych masowych zamieszek, nie było żadnych demonstracji masowych, to były indywidualne wystąpienia. Stwierdził, że to jest sprawa dla organów porządkowych lokalnych, dla władz lokalnych, więc Kreml, jak widzimy, stara się od tego zdystansować, stara się umyć ręce. Jest to oczywiście związane z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Kreml stara się unikać napięć, unikać osobistego zaangażowania w takie sprawy, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na wynik Władimira Putina, który z punktu widzenia logiki systemu musi być rekordowy, aby dodać systemowi legitymizacji w trudnych, wojennych czasach. Także jestem zdania, że jest to przede wszystkim sytuacja o znaczeniu republikańskim i nie wpłynie w sposób istotny na tendencje separatystyczne. Domyślam się, że bardziej zagrożony może się czuć gubernator Chabirow, który będzie musiał niedługo podjąć decyzję na temat swojej reelekcji, która się zbliża, ewentualnej reelekcji, a w świetle protestów, które na pewno nie są mile widziane na Kremlu w obecnej sytuacji, ta reelekcja może się okazać utrudniona. Więc jeszcze raz powtórzę, mam wrażenie, że protesty w Republice Baszkirii, w Baszkortostanie są sprawą o znaczeniu przede wszystkim regionalnym. My na pewno będziemy chcieli w niedługim czasie pogłębić temat tego wykorzystywania ekologicznego, powiedzmy, rosyjskich regionów i emocji, które są, i protestów, które są wokół tego. Ten temat będziemy pogłębiać w naszych kolejnych materiałach, pewnie w formie wideo na naszym YouTubie, na który zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.